Dobra, widzowie, 9.2 już za kilka dni od momentu wrzucenia tego filmu, więc zajebiamy sobie szybki review nowości. Nie planuję udawać, że wiem wszystko z głowy, po prostu przelecę Wolfheada z góry na dół i dorzucę swoje 5 groszy. Po pierwsze, kurwa, Zeref Mortis, nowa kraina i to taka pełnoprawna, w dodatku ogromna i zasypana różnymi aktywnościami. Sprawdzałem na PTR-ze i mi się podobała, jest podzielona na dwie części, zieloną i niezieloną, co wprowadza zróżnicowany. Z nową krainą wchodzi oczywiście nowa repa do wbijania, nic więcej tu nie ma co gadać. Kolejna sprawa to są te pojebane roboty, które mówią do nas po niemiecku. Będzie mechanika uczenia się ich języka, dzięki czemu będziemy mogli sobie odblokowywać opcjonalne jak sidequesty, eventy, nagrody, czy niedostępne dla nienauczonych niemieckiego lokacje. Szczerze? Nie mam pojęcia, czy to będzie w chuj ciekawe, czy w chuj chujowe. Robiąc aktywności z Zeref Mortis dostajecie matce, za które możecie w magicznym piecu kraftować pety i mounty i wiele pojebanych główien. Z tego jakiego casual contentu to ten interesuje mnie najbardziej, bo milion mountów same się nie wbije. Kojarzycie tego ślimaka, co go pokazali parę miesięcy temu? No właśnie, on jest z tego craftu. Nowy raid. Blizzard poszedł tutaj lorowym zagrajem. Jest 11 bossów, ale pierwszego tygodnia będzie dostępne tylko 8 i tydzień później odblokowany zostanie dostęp do reszty rajdu. Mam nadzieję, że nie spierdolą cinematików. Często mówię, że jestem fanem setów klasowych, ale nie ich bonusów, tak czy inaczej wybierając między posiadaniem setówek, a tym głównym, co wprowadziło BFA, czyli ich usunięciem, to wolę setówki z bonusami i jaram się w chuj, że w końcu klasy będą się znów od siebie różniły. Mam nadzieję, że zastosowane tutaj podejście, gdzie sety są tematycznie mocno powiązane z nowym rajdem, przejdzie też do następnego patcha czy tam dodatku, bo jest to w chuj klimatyczne. Jakiś nowy brał, to z chuj w to. W sumie nowa arena, Blizzard udaje, że daje jebanie o PvP. Start dla nowego sezonu, wiadomo, PvP i PvE. To odnośnie afiksu nowego, wrzucę wam niedługo materiał temu poświęcony. To jest XD. Przejdźmy dalej. Jakieś zmiany w kastomizacji Nightelfów i coś z racjalem Vulpery. Chuj w to. Tezawerz w końcu zostaje podzielony na dwie części i udostępniony w postaci mytych plusów. Zajebiście. Ale mam ból dupy o to, że nie dostaliśmy do tego jakiegoś nowego dungeona w klimacie Zeref Mortis, bo to by było zajebiste. Ale nie oszukujmy się, Blizzard chce po prostu skończyć Shadowlandsy. Będzie nowa waluta do kraftowania legend, zarobienia jakiegokolwiek dostępnego kontentu. Mamy tutaj też jakiś catch-up system, który pozwoli nam nadgonić itemy i będzie pozwalało zmieniać wam nie setówki w setówki. Brzmi to zajebiście. Chyba że coś źle zrozumiałem. Jeśli o profesję chodzi, to będą jakieś nowe recki, kwiatki, skałki do zbierania, 8 chapterów nowej kampanii? Nie będę spoilerował. Będzie nowa opcja w Torghaście, która brzmi fenomenalnie, mianowicie usunęli wszystko co najgorsze i zostawili to co najlepsze, zgadza się. Torghast, gdzie napierdalacie tylko bossa za bossem bez straszu. No i to tyle plus minus. Nie wdawałem się wiadomo w szczegóły, chodzi gościu po prostu o zarys, patch jak patch. Zdecydowanie największy w tym dodatku, co jest w sumie smutne, ale chyba też największy od czasów 8.2. Po kilkunastu godzinach na PTR-ze jestem pozytywnie zaskoczony. No ale chuj, czas pokaże. Jak się podobało, zostaw suba, łapę w górę i do następnego.